Witajcie, nazywam się Agnieszka Złoczyńska. Chciałabym wam powiedzieć, że Ewangelia jest bardzo, bardzo, bardzo prosta i dlatego o nią tak wielu ludzi się potyka, bo nie lubimy prostych rzeczy. Każdy chce być mądralą i się chlubić, jak to jest w stanie pojąć niezwykle skomplikowane kwestie. A Ewangelia jest prosta. Jest Bóg, wszechmogący Bóg, który stworzył człowieka, a człowiek upadł i dziś potrzebuje zbawienia. I tym rozwiązaniem jest Jezus Chrystus. Bóg się wcielił, stał się człowiekiem, poszedł na krzyż, umarł na tym krzyżu w poniżeniu, cierpieniu. Ta korona cierniowa, którą miał przed ukrzyżowaniem na głowie, to nie były takie malutkie kolce, tylko to były cierni, które wbiły mu się w głowę aż do czaszki. Umarł, a potem zmartwychwstał. Jest jedyną drogą do Boga. Możesz pojednać się z Bogiem tylko przez Jezusa. Nie ma innej opcji. Mnie kiedyś chrześcijaństwo śmieszyło. Byłam bardzo ironiczną osobą. Właściwie to popadałam w różne ekstrema. Urodziłam się w domu, w tak zwanym normalnym domu, gdzie byli rodzice, gdzie byłam ja, był mój brat. Ale tak naprawdę, gdy patrzę wstecz, to wiem, że to był toksyczny dom. Wyrastałam w odrzuceniu, babrałam się w okultyzmie, dlatego że mój tato tym się zajmował. Jako młoda dziewczyna miałam myśli samobójcze. Zmagałam się przez ogromną część mojego życia z depresją. Ciągle przed czymś uciekałam, ciągle czegoś szukałam. Teraz pojechałam na rekolekcje połoniowe do klasztoru, bo chciałam zobaczyć, jak tam jest. Potem po tych rekolekcjach wróciłam do domu i poszłam na imprezę, na której się nagrzałam. Totalna schizofrenia, totalne ekstrema. A to wszystko dlatego, że ciągle przed czymś uciekałam i ciągle czegoś szukałam, nie wiedziałam czego. Tylko że w momencie, gdy poznałam żywego Boga, w momencie, gdy zdecydowałam się, że przyjmę tę prostą prawdę, o której powiedziałam na początku, że Bóg się wcielił, że umarł na krzyżu Golgoty i że zmartwychwstał. I że w Jego krwi mam zbawienie. Gdy przyjąłam tę prostą prawdę, która tak naprawdę na początku obrażała mój umysł, to wszystko się zmieniło. To wszystko się zmieniło. Spadły z moich ramion ogromne ciężary i nagle przyszło do mnie odpocznienie, którego nie doświadczyłam nigdy wcześniej. Jeżeli jesteś szczęśliwym człowiekiem, takim ziemskim szczęściem, w sensie układać się w szkole, układać się prywatnie, masz dobrą pracę, jest ci nieźle finansowo. Jeżeli jesteś tak zwanym szczęśliwym człowiekiem, to zbadaj swoje serce, czy nie ma w nim tak naprawdę pustki. Zbadaj swoje serce, gdy jesteś sam na sam ze sobą w czterech ścianach. Odpowiedz sobie na to pytanie wtedy, czy jesteś naprawdę szczęśliwym człowiekiem. Bo ja ci mówię, że nie. Jeżeli nie poznałeś osobiście Jezusa, to nie jesteś szczęśliwym człowiekiem. Dlatego, że Bóg stworzył nas do relacji z Nim. A jedyna możliwość, żeby wejść z Bogiem w intymną, bliską relację, jest pojednanie z Nim. A to jest z kolei możliwe poprzez krew Jezusa. I nawet jeśli dzisiaj wydaje ci się to zbyt proste i nawet jeśli dzisiaj obraża to twój umysł, to chcę cię ostrzec. Kiedyś umrzesz, a może nie umrzesz, może nie zdążysz, może Jezus wróci wcześniej, ale staniesz przed Bogiem i On cię zapyta, co zrobiłeś z tym, że Jezus umarł za ciebie na krzyżu Golgoty? Co zrobiłeś z tą krwią, która przelała się za ciebie? Co z tym zrobiłeś? Co zrobiłeś z tym, co słyszałeś tam koło Złotych Tarasów? I nie będzie dla ciebie wytłumaczenia, dlatego że usłyszałeś, jakie jest rozwiązanie. I zachęcam cię, żebyś z tego skorzystał. Nawet jeżeli nie teraz, nawet jeżeli gdzieś biegniesz albo się po prostu wstydzisz, to gdy będziesz sam w domu, zawołaj do Boga. Powiedz Mu, przepraszam cię, że żyłem życiem bez ciebie. Przepraszam cię za moje bezbożne życie. Przepraszam cię za mój grzech. Ja chcę się tego wyrzec. Chcę, byś był moim Panem i Zbawicielem. Oddaję ci moje życie. Jeżeli zrobisz to szczerze, jeżeli to zrobisz w takiej prostocie serca i z taką szczerością płynącą z głębi, to twoje życie się zmieni. Wszystko zmieni się o 180 stopni.
dlatego że przejdziesz ze śmierci do życia. Jedyna opcja, żeby pojednać się z Bogiem, to jest przyjść do Jezusa. Nie lekceważ tego. Nawet jeżeli to ci się wydaje zbyt proste, to pochyl się nad tą prawdą. Ja jestem zbawiona. Ja nie potrzebuję twojego zbawienia. To, co miałam zrobić, już zrobiłam. Pojednałam się z Bogiem, jestem bezpieczna. Ale ja ci po prostu dobrze życzę. Ja wam wszystkim dobrze życzę, dlatego w czwartkowe popołudnie jestem tutaj z mikrofonem i mówię wam, co możecie zrobić, by mieć wieczność z Bogiem. Nie ma innej opcji. Jedynym rozwiązaniem jest Jezus. Nie lekceważcie tego. Może słyszycie Ewangelię po raz pierwszy, a może słyszycie ją po raz ostatni w tej chwili. Zatrzymajcie się nad tym wszystkim, co słyszeliście tutaj teraz ode mnie i od tych wszystkich ludzi, którzy wcześniej przede mną do was mówili.